Kolejne spotkanie ze źródłem archiwalnym odbędzie się 24 września o godzinie 16 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach. Będzie ono poświęcone II wojnie światowej na Kresach Wschodnich, a uświetnią je cztery wystąpienia. Pierwsze pani Eweliny Klimczak, poświęcone wybuchowi II wojny światowej na Kresach Wschodnich. Drugie pana doktora Tomasza Domańskiego, pracownika IPN w Kielcach, poświęcone materiałom archiwalnym dotyczących deportacji Polaków z Kresów Wschodnich. Pani Beaty Żelazny, poświęcone operacji Bagration w prasie. I pana Bruno Wojtasika, dotyczące pomników II wojny światowej na Kresach Wschodnich w Polsce, na Litwie, Ukrainie i Białorusi. W spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa z syberyjskiego albumu. Będą to zdjęcia ze zbioru akt Zbigniewa Wieczorka z Kielc. Wystawę przygotowała pani Iwona Pogorzelska. Przedstawiają one trudne życie na zesłaniu, katorżniczą pracę na Syberii, jaka miała miejsce w czasie II wojny światowej. Zbiory te przekazane zostały przez naszego pracownika Zbigniewa Wieczorka i dotyczyły jego rodziny. Pan Zbigniew Wieczorek urodził się co prawda w Białowieży, ale jego ojciec pochodził z podkieleckich miejscowości Bieleckie Młyny. Państwo Wieczorkowie już jako małżeństwo mieszkali w Białowieży, a więc na Kresach. Pan Jan Wieczorek był pracownikiem nadleśnictwa białowieskiego. W 1940 roku do nadleśnictwa trafili Rosjanie i wysiedlili stamtąd zarówno rodzinę państwa Wieczorków, jak i innych pracowników nadleśnictwa. Państwo Wieczorkowie wraz z pięcioletnim synem Zbigniewem znaleźli się w transporcie, który trafił w okolice Nowosybirska. Pan Jan Wieczorek trafił do pracy w kopalni złota na Syberii. Pani Bronisława zajęła się lekką pracą, jaką przydzielano kobietom, mianowicie wyrębem lasu, w którym pomagał jej syn. Na zdjęciach z syberyjskiego albumu Państwa Wieczorków widzimy i pracę w kopalni złota na Syberii, i pracę w lesie. Jest też kilka zdjęć już z Iranu, z Kimirne, kiedy Państwo Wieczorkowie trafili tam już, gdy mogli opuścić Syberię. Ponadto w naszym zasobie przeprowadzona została kwerenda w celu odnalezienia innych aktów dotyczących rodziny Wieczorków, jako że, tak jak powiedziałam, pochodzili z Bieleckich Młynów. Natrafiliśmy na księgę meldunkową Bieleckich Młynów, gdzie widzimy akt, że w Bieleckich Młynach pan Jan Wieczorek i jego rodzice byli zameldowani. Są daty urodzenia i na podstawie tych dat urodzenia trafiliśmy do aktów urodzenia zarówno ojca Franciszka Wieczorka, Jana Wieczorka, jak i do aktu małżeństwa rodziców pana Jana Wieczorka. Paszport Jana Wieczorka, którym posługiwał się w czasie pobytu już w armii Andersa, gdyż w tej armii Andersa służył, walczył pod Tobrukiem i pod Monte Cassino również. W zbiorach pana Wieczorka znajduje się również zaproszenie na bal pomocy w Warszawie, jaki odbył się w Teheranie. W latach 1940-1941 z polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej po wkroczeniu Armii Czerwonej przez władze Związku Sowieckiego i sowieckie NKWD zostały przeprowadzone masowe deportacje obywateli polskich. Przyjmuje się, że były cztery wielkie deportacje obywateli Polski w głąb Związku Sowieckiego z lutego 1940, kwietnia 40, maja i czerwca 40 roku oraz z czerwca 1941 roku. Dotychczas podawano, że osób deportowanych było ponad milion. Obecnie przyjmuje się na podstawie źródeł proweniencji sowieckiej i wojsk konwojowych NKWD, że deportowanych zostało około 320 tysięcy osób. W różnych okolicznościach czasu te osoby powróciły z deportacji. Część wydostała się wraz z Andersem, część przystąpiła do Kościuszkowców, a część w 1946 roku na podstawie umowy pomiędzy Związkiem Patriotów Polskich a władzami Związku Sowieckiego została przetransportowana z powrotem do ojczyzny. Wiele z tych osób po 1946 roku, a także, tak jak wspomniałem, po wyjściu z armii Andersa,
powróciło w rodzinne strony. Część osiedliła się także w ówczesnym województwie kieleckim. Przez lata PRL-u, co wydaje się całkowicie zrozumiałe na temat tych wydarzeń, deportacja, także całości spraw związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej na Kresy w latach 39-47 nie wolno było mówić. Istniała oficjalna wykładnia na temat tych wydarzeń. Dopiero przemiany roku 89 spowodowały uruchomiły lawinę działań. Pojawiło się mnóstwo opracowań, a także ludzie deportowani czy ofiary zbrodni sowieckiego reżimu zaczęły mówić o swoich przeżyciach. Właśnie pod koniec 1989 roku w Instytucie wówczesnym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach, jeszcze zanim upadł system komunistyczny w Polsce, pracownicy Okręgowej Komisji rozpoczęli zbieranie relacji i dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej, a także deportacji obywateli Polski w głąb Związku Sowieckiego. Przez kolejne lata do 1998 roku w ramach korespondencji ogólnej te materiały były zbierane. Zostały one zdeponowane w 10 tomach, tak jak wspomniałem, w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I w 1998 roku zostały przyjęte przez Instytut Pamięci Narodowej. Co składa się na zasób tych materiałów? Przede wszystkim są to protokoły przesłuchania świadków, osób deportowanych, ale także tych osób, które znalazły się w sowieckich obozach, a także obozach jenieckich. Materiały zdeponowane w Instytucie Pamięci Narodowej, te, o których wspomniałem, dotyczą nie tylko czterech deportacji z lat 40-41, ale także okresu po 1944 roku i deportacji obywateli polskich właśnie w tym czasie, a także represji wobec obywateli polskich przez Związek Sowiecki. Właśnie na podstawie tych materiałów w bieżącym roku ukazała się w moim opracowaniu publikacja książkowa Relacje deportowanych z Kresów Wschodnich. Jest ona właśnie pokłosiem prac nad tym materiałem archiwalnym. Prezentuje zeznania świadków, a także relacje pochodzące ze zbiorów Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach. Publikacja ta, myślę, udało się w niej uchwycić najbardziej istotne części, które składały się na deportację, a więc wywózkę, katorżniczą pracę, przeżycia osobiste. To wszystko, co towarzyszyło cierpieniu i dramatowi osób wywożonych.